Witam Was, kochani, w tarocie codziennym. I dzisiaj taką pierwszą naszą kartą. Niestety mamy asa denarów, asa monet odwróconego. I o czym ten... Także uważajcie dzisiaj, kochani, jeżeli chodzi o sprawy materialne, bo as denarów odwrócony może oznaczać problemy finansowe, jakieś straty lub niepewność związaną z pieniędzmi. Tu może być, ta karta również oznacza jak gdyby brak początku, opóźnienia w nowych początkach, w projektach związanych z aspektami takimi materialnymi życia. Brak obfitości, trudności osiągnięć, w osiągnięciu tych obfitości lub poczucie, że czegoś Ci brakuje w dziedzinie finansów lub zasobów materialnych. Utrata szansy. Także ten as może również oznaczać na przegapione okazje lub utracone szanse w obszarze finansów lub możliwości materialnych. Także dzisiaj możecie napotkać trudności lub blokady w dziedzinie finansów lub jakichś innych spraw materialnych. Może to wymagać ostrożności, cierpliwości, elastyczności w radzeniu sobie z sytuacjami, które się pojawiają. Pamiętajcie, te karty tak naprawdę tarota nie przewidują przyszłości, ale raczej oferują takie jak gdyby wskazówki i przesłania, które mogą Wam pomóc w zrozumieniu aktualnej sytuacji. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Jest tutaj konflikt, jeżeli chodzi o przyszłość, o przepowiadanie przyszłości z tarota. Tarot daje nam wskazówki, a my będziemy wybierać, a my mamy opcję i my możemy wybrać drogę, którą chcemy iść. Poniżej mamy dwa puchary, rycerza denarów i trzy miecze. Także dzisiaj skupmy się na tych sprawach materialnych, ponieważ po pierwsze dwa puchary symbolizują często harmonię współpracy z kimś, związki, dobrą komunikację, bliskość z innymi, emocjonalne wsparcie w waszym życiu. Rycerz denarów to jest ten fajny rycerzyk, taki praktyczny, wytrwały, ma zdolność do działania w sprawach materialnych. Także może to oznaczać pojawienie się jakiejś osoby lub sytuacji, która będzie wymagała Twojej praktycznej uwagi lub takiego podejścia, praktycznego podejścia. No ale mamy tego asa tutaj pentakli, strata, utrata czegoś w sprawach materialnych, także uważajcie. No i mamy na końcu trzy miecze, także to jest ból emocjonalny, rozczarowanie, konflikt. I może wskazywać na trudności właśnie emocjonalne lub sytuacje, w których musisz skonfrontować się z prawdą, nawet jeśli ta prawda jest bolesna. Także te karty trzy mówią o tym, że możecie doświadczać harmonii wsparcia emocjonalnego, dwa puchary, ale równocześnie możecie być skonfrontowani z wyzwaniami lub problemami związanymi właśnie z tymi aspektami materialnymi życia, o czym mówi rycerz denarów. I trzy miecze sugerują, że może być to jakieś bolesne doświadczenie dzisiaj, ale jest to również okazja do oczyszczenia i leczenia tych emocji. Także uważajcie, zaufajcie swojej intuicji. I to też zależy od konkretnej sytuacji w waszym życiu. Ale uważajcie na straty jakieś materialne, szanse w sferze materialnej, które możecie utracić i tu mogą być również jakieś straty finansowe. Także uważajcie, bo tu będzie jakiś bolesny moment może być dzisiaj w waszym życiu. Jest współpraca, bo mamy dwóch kochanków, także jakby tutaj ktoś był dookoła was, kto będzie was wspierał. Ale uważajcie, taki dzień, takie karty na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, pa, pa.